Kampania wrześniowa nie stanowiła ostatniego akcentu polskiego zaangażowania w wysiłek zbrojny w trakcie trwania II wojny światowej. Wielu polskich żołnierzy nie złożyło broni i przedarło się na zachód, zasilając szeregi francuskich oraz brytyjskich sił zbrojnych. W 1940 roku, gdy Niemcy przystąpili do swojej powietrznej ofensywy nad Wyspy Brytyjskie, to właśnie Polacy przyczynili się walnie do odparcia tej agresji, stanowiąc o sile Royal Air Force, w szczególności w dywizjonach, w których latali, stanowiąc momentami większość pilotów, którzy się w nich znajdowali. Jednym z takich dywizjonów był dywizjon 303, najsłynniejszy polski dywizjon myśliwski, jednocześnie najskuteczniejszy dywizjon Royal Air Force w trakcie trwania bitwy o Anglię. Doczekaliśmy się gry planszowej traktującej o tym temacie i dzisiaj z ogromną przyjemnością chciałbym Wam ją pokazać. Cześć, tu Misza Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj z olbrzymią satysfakcją i z dużym uśmiechem na ustach chciałbym zaprosić Was do obejrzenia unboxingu, tytułu, który bardzo chciałem, aby ukazał się w polskiej wersji językowej, aby generalnie ukazał się na rynku. Będzie to unboxing gry 303 Squadron, wydanej przez wydawnictwo Hobbity EU. 303 Squadron jest grą, której Wojennik TV od początku bardzo mocno kibicował i której jesteśmy jednym z medialnych patronów. Projekt ufundował się na Kickstarterze i wsparło go ponad 890 osób, w sumie na kwotę ponad 90 tysięcy dolarów. Mimo że kampania toczyła się momentami pod górkę, to finalnie została skutecznie zamknięta, a zebrana kwota pozwoliła na wydanie nie tylko podstawowej wersji gry, ale również pakietu dodatkowych rozszerzeń. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam samą podstawową wersję gry, a o rozszerzeniach jeszcze opowiem w kolejnych materiałach. Sam projekt, jak można się domyślać, traktuje o dywizjonie 303 i o starciach toczonych przez pilotów wchodzących w skład tego dywizjonu w trakcie bitwy o Anglię. Jest to gra przeznaczona dla 1 do 4 graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas rozgrywki pojedynczego scenariusza wyniesie od 60 do 120 minut. Autorem tego tytułu jest Michał Kochman, a sama gra została, jak wcześniej wspomniałem, została wydana przez wydawnictwo Hobbity EU. W grze wcielimy się w rolę pilotów wchodzących w skład dywizjonu 303, próbujących dać odpór niemieckim nalotom nad Wyspy Brytyjskie. Niemcy będą próbowali bombardować angielskie miasta, instalacje wojskowe, a naszym zadaniem będzie ich odeprzeć, zestrzelić bombowce oraz rozprawić się z towarzyszącą im eskortą. W grze znajdziemy całą masę najróżniejszych scenariuszy, całą masę różnych wydarzeń. W grze znajdziemy także historyczne postacie pilotów biorących udział w batalii o Anglię. Znajdziemy także maszyny, które uczestniczyły w tych podniemnych starciach, a więc cała masa historycznych smaczków. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta gra powstała. To jest gra traktująca o niezwykle ważnym temacie w naszej historii i z olbrzymią przyjemnością chciałbym wspólnie z Wami zajrzeć dzisiaj do pudełka z finalną wersją tego tytułu. Nie przedłużając więc, zapraszam już teraz, obejrzyjmy wspólnie, co znajduje się w środku finalnego pudełka gry 303 Squadron. Oto i finalna wersja gry 303 Squadron wydawnictwa Hobbity EU. A więc długie oczekiwanie wreszcie dobiegło końca. Tak prezentuje się finalna wersja tego tytułu. Okładka znana już z wersji prototypowej, to nie jest niespodzianka, ale jest to pudło ciężkie, wypchane po brzegi z super komponentami, które chciałbym wspólnie z Wami obejrzeć. Okładka, jak wcześniej wspomniałem, niezwykle klimatyczna, przedstawiająca brytyjską oraz niemiecką maszynę w trakcie bitwy o Anglię. Świetnie wyeksponowana nazwa gry, wydawnictwa i również imię i nazwisko autora, Michał Kochman, przesympatyczny, niezwykle zaangażowany w swój projekt człowiek,
Na kanale znajdziecie wywiad z Michałem, który prezentowałem w trakcie, gdy 303 Squadron walczyło o ufundowanie na Kickstarterze. Możecie ten wywiad obejrzeć i zobaczyć, przekonać się, że to człowiek faktycznie od początku kochający swój projekt, siedzący w tym temacie, żyjący nim. Cieszę się bardzo, że jego dziecko w postaci tej gry, podobnie zresztą jak i całego wydawnictwa, ujrzała finalnie światło dzienne. Po drugiej stronie pudła znajdziemy, jak w większości przypadków, opis tego, o czym traktuje gra, w języku angielskim, w języku polskim i hiszpańskim. Każdy ruch ma znaczenie, ponieważ każdy lot może być Twoim ostatnim. Czy podejmiesz ryzyko? Dywizjon 303 był najskuteczniejszym dywizjonem podczas bitwy o Anglię. Wcielając się w rolę różnych pilotów, starały się odtworzyć sposób, w jaki walczyli i wygrali z kolejną inwazją niemiecką. 303 Squadron jest w pełni kooperacyjną grą planszową opowiadającą o walkach powietrznych podczas II wojny światowej. Mamy także po raz kolejny świetnie wyeksponowane logo Hobbitów. Mamy również wyeksponowane logo Dracoideas, bo Dracoideas było partnerem dla potrzeb wydania hiszpańskiej wersji tej gry, a gra ukazała się w kilku różnych wersjach językowych, m.in. także po angielsku. Gra przeznaczona dla graczy w wieku 14 lat lub więcej, od 1 do 4 graczy, 60 minut na rozgrywkę. I ostatnia informacja, o jakiej chcę wspomnieć w momencie, gdy pokazują Wam tył pudełka, to są patroni medialni i z olbrzymią frajdą i z olbrzymią satysfakcją chciałbym pokazać Wam także logo Wojennik TV, dumnie zaprezentowane z tej strony pudła. Więc po raz kolejny podkreślam, że jestem niezwykle dumny z tego, że mogłem brać udział w realizacji tego projektu i przyłożyłem jakąś nikłą wprawdzie, ale jednak mam nadzieję wartościową cegiełkę do jego finalizacji. Zajrzyjmy teraz do środka i zobaczmy wspólnie, jak wyglądają wszystkie zamknięte w tym pudle komponenty. Już w tej finalnej wersji, jaka ukazała się na rynku. I co my tu mamy? Na wierzchu mamy instrukcję. Instrukcję wydrukowaną na papierze dobrej jakości. To jest instrukcja, którą odczytywałem kilkukrotnie w trakcie prac nad finalną wersją. Dobrze ją widzieć już w tej wersji ostatecznej. Instrukcja, która, jak mam nadzieję, w sposób przystępny opisuje, jak należy zacząć grać, jak wyglądają komponenty, jak wygląda także przebieg rozgrywki. Jak widzicie, w środku znajduje się także sporo symboli, sporo graficznych wyjaśnień. Przykładowo, kiedy omawiane są karty, to mamy informację o tym, jak czytać znajdujące się na nich symbole. Mamy opis maszyn występujących w grze. Mamy także opis poszczególnych żetonów, które znajdziemy w środku pudełka, które będą potrzebne do rozgrywki. Na kolejnych stronach opis faz tury, a tych mamy 6. Fazę wydarzeń, fazę graczy, walkę, kontratak, fazę Niemców i reorganizację. Tak będzie wyglądać 6 kolejnych faz rozgrywanych w trakcie tury. Dalej, jak widzicie, kolejne graficzne przykłady wyjaśniające, jak należy prowadzić rozgrywkę, jak wygląda koniec gry. Opisane są także niemieckie taktyki, wytrzymałość oraz możliwość prowadzenia rozgrywki kampanijnej, co też niewątpliwie jest czymś, na czym wielu graczom, wielu wargamerom również zależy. Generalnie gry awiacyjne mają to do siebie, że często występuje w nich motyw kampanii typu Night Fighter, typu Bomber Command. To są wszystko gry, w przypadku których można pokusić się o rozegranie cyklu scenariuszy tworzących jedną spójną kampanię. Mamy także opis rozgrywki dla 2 i 3 graczy oraz rozgrywki solo. Ten tryb pierwotnie, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle miał się nie pojawić, ale finalnie dobrze, że znalazł się w tej finalnej wersji. Dzisiaj trendem i w zasadzie czymś, co jest must have w przypadku większości projektów, jest tryb solo. To nie tylko pandemia to spowodowała, ale i również generalnie trendy, bo już wcześniej zauważalny był trend sprawiający, że coraz popularniejsze stawały się gry solo lub gry z trybem solo i 303 Squadron także taki tryb posiada. Wreszcie na końcu mamy także podsumowanie wszystkich tych, którzy brali udział w projekcie, którzy brali udział w pracach nad projektem i tu po raz kolejny chciałbym pochwalić sam siebie. Znalazłem się także na tej liście. Dziękuję serdecznie wydawcy za pamięć i za to, że zostałem tu umiejscowiony. Tak wygląda instrukcja, ale to nie jedyny dokument, jaki znajdziemy w tym tytule. Drugim jest kompendium. Kompendium jest tym dodatkowym dokumentem, w którym znajdziemy opis wszystkich postaci występujących w grze, wszystkich pilotów, m.in. Jana Zumbacha. A jeśli chcecie
posłuchać i dowiedzieć się więcej o Janie Cumbachu, to zapraszam Was też na dedykowany materiał na Wojennik TV poświęcony temu pilotowi. W ramach cyklu Karty Historii przygotowałem swego czasu cały dedykowany film na temat Jana Cumbacha. Jeśli jesteście nim zainteresowani, to serdecznie Was do niego zapraszam. Więc mamy tu sylwetki pilotów, więc mamy także Witolda Urbanowicza, mamy Zdzisława Krasnodębskiego, Johna Kenta, który był kanadyjskim asem myśliwskim latającym w RAF. Mamy generalnie te postaci, w które będziemy mogli się wcielić. Mamy także opis wszystkich maszyn występujących w grze, a więc mamy Spitfire'a, Messerschmitta, mamy Dorniery, Junkersy, wszystko to, co jest nam potrzebne do gry. I później wreszcie opis scenariuszy. W przypadku każdego ze scenariuszy będziemy mieli tytuł tego scenariusza, będziemy mieli informację o numerze, krótki opis mówiący o tym, o czym traktuje dany scenariusz, liczba tur oraz w jaki sposób przygotować rozgrywkę i skąd na mapie będą pojawiać się poszczególne samoloty. Jak widzicie, część z nich, scenariusz jest mocno skomplikowana, złożona, tak jak na przykład konwój. Wystarczy spojrzeć na to, ile tekstu, ile uwag, ile dodatkowych zasad będzie regulować rozgrywkę z wykorzystaniem tego konkretnego scenariusza. Ale mamy też sporo innych, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo scenariuszy do wyboru i to super, bo dzięki temu będzie można grać w bardzo różne scenariusze, w których często cel do zrealizowania okaże się dla Was bardzo zaskakujący. Opis kart, misja, a na końcu bardzo sympatyczny dodatek, który pojawia się w wielu projektach, które przeszły przez Kickstartera, a więc wszyscy ci, którzy wsparli kampanię, wymienieni z imienia i nazwiska, bardzo sympatyczny dodatek. W tym konkretnym pudełku znajdziemy też wersje hiszpańskie, jak widzicie, Reglamento Compendio z dobrze wyeksponowanym Loco Draco Ideas, a więc dla osób, które chciałyby na przykład przeczytać te materiały po hiszpańsku, też taka możliwość jest. Oraz mamy także wersję angielską. A więc w tej konkretnej wersji, którą dzisiaj Wam pokazuję, jak widzicie, mamy trzy wersje językowe, bo generalnie 303 Squadron jest grą, w przypadku której owszem, będzie tekst na kartach, ale w większości przypadków to właśnie te dokumenty w postaci zasad oraz kompendium, gdzie mamy scenariusze, determinują możliwość gry. Dalej mamy arkusz z żetonami i ten arkusz jest jeden tylko, a na tych żetonach znajdziemy różnego rodzaju markery, znaczniki, które między innymi będą oznakowywać trasę samolotów po mapie. Mamy też żetony dodatkowe, mamy również żetony, które będą umiejscowiane jako nakładki typu stacje radarowe, typu różnego rodzaju inne budynki, które będą często celem dla Niemców, a naszym zadaniem będzie powstrzymać Niemców przed ich skutecznym zbombardowaniem. Żetony dobrej jakości, widzę, że dobrze nadrukowane, wykadrowane, tu nie ma żadnego problemu. Graficznie też prezentują się naprawdę całkiem okazale, sami zresztą ocencie z bliska. Portsmouth, Pevensey, Poling, Northolt, Newchurch, Londyn, Dover, a na górze także Biggin Hill, które będzie naszym startowym lotniskiem, i Canterbury. Później coś ciężkiego, coś dużego, mapa. Ale jest to oczywiście mapa złożona, no może nie oczywiście, jest to mapa złożona z kilku części, bowiem jest ona bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Zobaczcie, to jest tylko fragment tej mapy w tej chwili, to co Wam pokazuję. Fragment zachodni, pokazujący m.in. Londyn, pokazujący także Biggin Hill. To jest wyłącznie część mapy, druga część znajduje się w pudle i będziemy ją dokładać do części zachodniej, tworząc cały obszar gry, który jak widzicie będzie bardzo, bardzo duży. Ta gra zajmuje sporo miejsca. Jak widzicie, po złożeniu mapa jest naprawdę duża, ale dzięki temu wszystko to, co będzie umiejscowiane na obszarach, co będzie umiejscowiane w poszczególnych strefach, nie będzie z tych stref wypadać, będzie się wszystko pięknie w tych strefach mieścić. Odnośnie do samej mapy, jak widzicie, przedstawia ona południowo-wschodnią część Anglii, ale i również mamy Londyn u ujścia Tamizy. No, to jest ten fragment, który no w zasadzie był tym, który brał na siebie ciężar niemieckiego uderzenia w trakcie bitwy o Anglię, bo ile były także naloty nad centralną Anglię, nawet nad Szkocję, to
Gros z nich koncentrowała się mimo wszystko w tym rejonie, między innymi zwalczając angielską żeglugę, atakując porty, ale i również często atakując miasta, które znajdowały się w tym regionie, czy to jako cele pierwszorzędne, czy jako cele pomocnicze. Jak widzicie, mapa jest podzielona na strefy, oznakowane literami oraz cyfrą. To ma znaczenie w kontekście misji, jakie będą realizować Niemcy oraz jakie będziemy my realizować, bo każdorazowo Niemcy będą mieli konkretny cel, nad który będą próbowali dolecieć i go zbombardować, a naszym zadaniem będzie powstrzymanie ich przed tym zadaniem. Na obrzeżu mapy południowo-wschodnia część, także fragment wybrzeża po stronie Francji i tak oto prezentuje się ta bardzo duża, dwuczęściowa w tym przypadku mapa. Wróćmy jednakże jeszcze do zawartości pudła, bo to oczywiście nie wszystko. W pudle, jak widzicie, jeszcze cała masa najróżniejszych komponentów. Po pierwsze, w związku z tym drewniane kosteczki w kilku różnych kolorach. Później kości. I tu mamy również kości kilku różnych kolorów. Kości białe, czarne, niebieskie, czerwone, jedna żółta. Wszystkie te kości są plastikowe. One będą wykorzystywane czy to do ataków przeprowadzanych przez Niemców, typu czarna kość, czy to do manewrów wykorzystywanych przez naszych pilotów, typu niebieska kość, czy też będziemy także mogli korzystać z kości specjalnej, ale tutaj będzie pewne ryzyko, jak widzicie, jeden z wyników to wynik negatywny skutkujący uszkodzeniem samolotu, który będzie z tej kości korzystał. Następnie mamy także jeden specjalny dysk 303 Squadron. Ten będzie wykorzystywany, jeśli dobrze pamiętam, do oznakowywania aktualnej tury. Bardzo sympatyczny, bardzo fajnie się prezentuje. Później mamy część samolotów. Te samoloty będą na standach, w związku z tym na chwilę obecną nie są kompletne, no ale tak wyglądają przykładowe maszyny, które znajdziemy w grze. Jak widzicie, tak prezentuje się część niemieckich maszyn. No i muszę powiedzieć, że finalna wersja wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Te maszyny po ich pomalowaniu mogą wyglądać jeszcze lepiej. No nie wiem, czy będę je malował. Bardzo dawno nie malowałem figurek. Kiedyś się tym zajmowałem, ale już od lat tego nie robię. Raczej chyba nie będę do tego wracał, bo mimo wszystko jest to czasochłonne zajęcie, a efekt daleki od oczekiwanego. Zobaczmy kolejne maszyny, ponownie niemieckie. Tak oto prezentuje się kolejna niemiecka maszyna. No może to robić wrażenia. W sytuacji, w której umiejscowimy jeszcze później na mapie, to będzie się to prezentować jeszcze lepiej. Kolejne, tym razem już mniejsze, ale również z dobrze widocznym krzyżem niemieckim, więc te maszyny także będą naszymi adwersarzami i je również będziemy próbowali powstrzymać w trakcie lotów nad Anglią. Wreszcie ostatnie maszyny, które znajdziemy w kolejnym woreczku, to są jeszcze mniejsze samoloty. To będzie nasz podstawowy przeciwnik w postaci, zdaje się, Messerschmitta, więc jak widzicie, jest ich sporo, bo i będzie ich dużo, one będą eskortować bombowce w locie nad cel. Mamy jeden płóciennny woreczek, również z logo 303 Squadron, kolejny sympatyczny akcent. Sporo podstawek, zróżnicowanych kolorystycznie, dzięki czemu będziemy mogli szybkim rzutem oka zobaczyć, z jaką maszyną mamy do czynienia. Mamy kolejne samoloty, te ponownie z niemieckim krzyżem, a więc kolejne maszyny, którym będziemy dawać odpór. Następnie, jak widzicie, mamy także podpórki, na których będą te samoloty mocowane. Mamy również nasze maszyny. Proszę bardzo, tak będzie wyglądał Spitfire, którym będziemy latać, próbując powstrzymać naszych przeciwników. Też wygląda całkiem nieźle. I mamy jeszcze jeden rodzaj maszyny.
tego typu, z pięknymi skrzydłami, też niemiecki samolot, też wygląda bardzo atrakcyjnie. Zobaczmy, jak wygląda przykładowy samolot w sytuacji, w której już zmontujemy go niejako z tych części, więc wyjmijmy któryś z dużych niemieckich, któryś z niemieckich maszyn. Teraz do zmontowania potrzebujemy zdecydowanie stędu, czy też podpórki, którą to możemy umiejscowić bezpośrednio w maszynie. Chociaż teraz muszę zobaczyć, żeby tu nic nie sknocić. Proszę bardzo, tak oto prezentuje się już zmontowana maszyna, która później trafi na mapę i tak oto będzie się prezentować w pełnej krasie gdzieś w locie nad kanałem La Manche. Wróćmy do pozostałych elementów, bo mamy jeszcze trochę innych dodatkowych, które znajdują się w środku pudełka z grą. Tymi elementami są przede wszystkim także planszetki wykorzystywane przez graczy. Każdy z graczy będzie miał swoją własną planszetkę, na której będziemy odnotowywać posiadane aktualnie przez samolot punkty struktury, czy też w zasadzie będziemy notowywać otrzymane przez ten samolot trafienia, ale jednocześnie będziemy także pilnować naszego paliwa, które będzie istotnym elementem. I jak widzicie, będziemy pilnować amunicji, która będzie determinować to, czy możemy w ogóle jeszcze dokonywać ostrzału. Tu będziemy także odnotowywać możliwość korzystania z naszych specjalnych zdolności. Mamy także tego typu wkładki, które będą potrzebne do tego, aby wpiąć dyski strzałki do wskazanych paneli. Z tyłu, jak widzicie, też super wyeksponowane logo 303 Squadron. Te panele znajdują się w zasadzie gdzieś się tutaj chyba widziałem. Póki co mamy karty. Karty, w których jest naprawdę bardzo dużo w 303 Squadron. Zobaczcie, ile tego jest. Więc mamy oczywiście trzy różne wersje językowe, stąd ta liczba. Zobaczmy, jak wyglądają polskie w takim układzie. Otwórzmy karty dużego formatu. To są karty misji. Lotnisko. Później mamy Chain Home. Zmiażdżyć ich, zniszczyć Tonbridge. Łowcy stają się zwierzyną. Najcięższy dzień i różnego rodzaju inne misje. Również informacje o tym, ile trwa ten scenariusz tur. Jak widzicie, dosyć krótkie opisy, ale wszystkie te misje są także szczegółowo opisane w kompendium. Później mamy karty już w pionowym układzie. To są karty wydarzeń, które również mogą dziać się w trakcie rozgrywki. Atak myśliwców, wczesne uderzenie, wszyscy za jednego. Mój Boże, oni to naprawdę robią. Wszystkie okraszone fenomenalnymi ilustracjami. I co istotne, różnymi ilustracjami. To nie jest tak, że mamy jedną ilustrację powieloną na dziesiątku kart. Wszystkie te karty mają swoją własną, przepiękną, klimatyczną ilustrację. Podobnie jak i zresztą karty pilotów, których w tej chwili widzicie, więc ponownie mamy podporucznika pilota Mirosława Fericia, mamy wspomnianego wcześniej Jana Sumbacha, Józefa Franciszka, Ludwika Paszkiewicza, Zdzisław Krasnodębski, pilot Witold Urbanowicz, porucznik pilot Witold Urbanowicz, podporucznik pilot Witold Łokuciewski, Kent, Kelet, a więc wszystkie te postacie, które możemy w trakcie rozgrywki poprowadzić. Karty małego formatu. I te karty nie zawierają tekstu, w związku z tym mamy tylko jeden tego typu stos. Nie potrzebujemy trzech różnych wersji językowych. Jak widzicie, one pokazują liczbę, rodzaj samolotu, z którymi się zmierzymy. Później także dodatkowe karty pokazujące, co pojawiło się nagle na horyzoncie i czemu musimy stawić odpór.
Więc te karty będą wykorzystywane w sytuacji, w której scenariusz będzie od nas wymagał doboru takich kart. Te są małego formatu, ale mamy jeszcze oprócz tego karty wykorzystywane w trakcie rozgrywki do wykonywania akcji i które nas będą interesować. Interesują nas te, czyli angielskie, które też Wam, przepraszam, polskie, które Wam za chwilę pokażę. I oto już ostatni rodzaj kart do pokazania. Tu mamy kilka różnych rodzajów, bo z jednej strony mamy jeszcze karty pomocnicze, które mówią nam o tym, jak wyglądają parametry samolotu, w którym możemy dawać odpór, czyli typu Heinkel 111, Ju-87. Informacja o wytrzymałości, o kościach, jakie wykorzystuje dany samolot w trakcie walki. Mamy też Messerschmitta Bf-110, Dorniera, Junkersa Ju-88. Ale poza tymi kartami mamy też karty z tą standardową koszulką, które to będą kartami akcji. Te karty będziemy dobierać, a później będziemy wykorzystywać je do wykonywania naszych akcji. Jak widzicie, na tych kartach również klimatyczna ilustracja, symbole, dodatkowy opis, śmigła wykorzystywane niekiedy w trakcie rozgrywki oraz symbole górne. W przypadku rozgrywki będziemy próbowali tworzyć sekwencje czy też układy symboli, bo uzyskanie takich sekwencji symboli w zależności od tego, jak wygląda aktualnie także wykonany rzut kośćmi, będzie dawać nam konkretne bonusy. Przykładowo za każdy zestaw otrzymujesz jedno trafienie. A zbierać będziemy te trafienia, żeby rzecz jasna zestrzeliwać maszynę wroga. Więc tak oto wyglądają karty. Karty całkiem niezłej jakości, choć wydaje mi się, że gramatura mogłaby być nieco większa. Te karty dosyć łatwo się wyginają. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby były nieco grubsze, ale powiedzmy, że jest to no, na granicy tego, jak one powinny wyglądać. Być może trzeba będzie je zakoszulkować. Jest to mocno wskazane. Tak oto wyglądają elementy zamknięte w pudełku do 303 Squadron. Zapraszam jeszcze szybko do podsumowania. Chciałbym opowiedzieć Wam o swoich pierwszych wrażeniach. Choć jeszcze na szybko dodatkowe karty, które odłożyłem na bok, a w ogóle o nich zapomniałem. Więc tu mamy jeszcze dodatkowe karty specjalizacji, bowiem w trakcie rozgrywki możemy wyspecjalizować się na przykład w zwalczaniu myśliwców albo ciężkich myśliwców, co pozwoli nam uzyskiwać konkretne bonusy w sytuacji walki z danymi rodzajami maszyn. Teraz już naprawdę zapraszam Was do podsumowania. Chciałem opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach po rozpakowaniu finalnej wersji 303 Squadron. Na finalizację projektu 303 Squadron trzeba było nieco poczekać. Gra ufundowała się już dłuższy czas temu i po dłuższym czasie gra wreszcie jest. I muszę powiedzieć, że wolę, aby projekt ukazał się w finalnej wersji po dłuższym niż pierwotnie zakładano czasie oczekiwania, niż jeżeli miałby zostać wydany, ale jako bubble. Bubble rozumiany zarówno w kontekście jakości komponentów, jak i również zasad oraz mechaniki, która jest osadzona w grze. W przypadku 303 Squadron ten czas oczekiwania był dosyć długi, ale patrząc na finalny efekt, patrząc na to, jak fantastycznie prezentują się komponenty zamknięte w pudełku, muszę powiedzieć, wow, to jest dokładnie to, czego chciałem, to jest dokładnie to, na co czekałem. Miałem możliwość grania w jeden z prototypów, który był jeszcze na etapie przed startem kampanii. Jakość tamtych komponentów naprawdę stała na wysokim poziomie, ale to, co mamy teraz w pudle, to jest majsterszyk, to wygląda po prostu super. Jedyną wątpliwość, którą mam, stanowi jakość kart. One moim zdaniem są o troszkę zbyt małej gramaturze, choć być może ich okoszulkowanie sprawi, że nie będziemy tego w ogóle czuć. Ale jeżeli miałbym szukać jakichkolwiek problemów z tym, co zobaczyłem w tym pudełku, to byłoby to właśnie to. Pozostałe to jakość planszy, to fantastyczne grafiki na kartach, to także świetnej jakości instrukcja, dobrze nadrukowane, grube żetony, bardzo przejrzyste. To wszystko prezentuje się fenomenalnie. Gra ma w sobie tonę klimatu, gra ma w sobie całą masę ciekawych historycznych smaczków, całą masę interesujących scenariuszy i nie mogę się po prostu doczekać, kiedy zagram pierwszą partię.
303 Squadron pojawi się jeszcze nie raz na Wojennik TV, bo chciałbym Wam pokazać także dodatki do tej gry. Chciałbym później opowiedzieć Wam o tej grze, ponownie ją recenzując, już tym razem wersją finalną. Więc na pewno nie jest to ostatnie spotkanie z tym tytułem na Wojennik TV. Was serdecznie zapraszam do tego, żebyście zapoznali się z tym projektem, jeśli wcześniej jeszcze o nim nie słyszeliście. Możecie także sięgnąć do starszych materiałów na Wojennik TV, gdzie prezentowałem Wam recenzję prototypu. W dużej mierze część uwag dotyczących tej gry, jak i również ocena, pozostają zbieżne z tym, co dzisiaj zobaczyliście w unboxingu, bo jakość komponentów oraz ich ilość, ich liczba oraz to, jak sama gra chodzi mechanicznie, w dużej mierze odpowiada temu, co opowiadałem w trakcie tamtych materiałów. Niezależnie od tego, teraz rzucam się w ponowny wir lektury instrukcji, którą już kilkukrotnie wcześniej czytałem, a potem pierwsza partia i lecę nad Anglią. To był unboxing gry 303 Squadron, wydany przez wydawnictwo Hobbity EU. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Zapraszam Was także do innych filmów na Wojennik TV oraz na Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.